Okej, okay. Jesteśmy z powrotem. Wszystko działa? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że głos też. No, chciałam wznowić. Tak, welcome back. Jula, bo zlamiłam i nie nagrałam jakby tej powtórki na dysk, więc musiałam go ściągnąć ze Smashcasta, a Smashcast coś zlamił z moim głosem i jest jak jest. Dlatego taka powtórka. Niech żyje Arstoczka! Chociaż wolę Arstocka. Tak brzmi bardziej dumnie. Rozbudowa przejścia granicznego wstrzymana. Czarny rynek kwitnie. Rząd widzi przyczynę pobieżnej kontroli granicznej. No już piszą w gazetach, że przemycają tanie fajki i wódkę. No cóż. Trzeba teściowo wykuć. Nie wiem, czy potrafię. Dobra, chodźmy do pracy. Bez pracy nie ma kołaczy. 26 listopada, 8.2. Dobra, wprowadzono surowsze wymagania dotyczące sprawdzania tożsamości podróżnych. Obywatele Arstoczki muszą okazać dowód osobisty. Cudzoziemcy muszą uzyskać i przedstawić ważną zgodę na wjazd. Kwity wjazdu niniejszym tracą ważność. Mhm. Czyli zgodę na wjazd teraz. Do waszej księgi zasad dodano rozdział dotyczący charakterystyk dokumentów. Uważnie sprawdzajcie wszelkie informacje. Odmawiajcie wizy petentom w dokumentach, których wykryto niezgodności, by odnieść się wypowiedzi petenta, użyjcie transkryptu. Tu są dokumenty. Dowód osobisty. O matko. Zgoda na wjazd. Właściwe pieczęcie. O nie! Musi być opieczętowany i musi być opieczętowany w ten sposób. Aha, bo ja tu nie mam żadnych ulepszeń, dlatego nie mogę zrobić tych. Podstawowe zasady. Wszystkie dokumenty muszą być aktualne, obywatele muszą mieć dowód osobisty, a cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Dobra. Uff! To będzie. Jeszcze większa papierologia, jak w typowym urzędzie miasta, no. Nie wiem, który to już dzień w sumie. Piąty? Czwarty? Dobra, otwieramy okienko. Let's go. Dzień dobry. On jest z Antegri. Ma zgodę na wjazd. Dostanę tu kilka miesięcy. O mój Boże. Marko Nóg, coś tam. 3 miesiące. Wydaje mi się, że on będzie miał dobry, bo zazwyczaj wszyscy, którzy na początku przychodzą, to mają dobre. O, widzicie? Dobra, teraz zaczną się. Zamierzam odwiedzić przyjaciół. Długość pobytu. Zostanę tu 90 dni. 3 miesiące, zgadza się. Ważna do 13 grudnia. To jest do ten, to jest mężczyzna. Ale ma złą pieczątkę. Nie. Boże, dobrą. No mówię, już mi się zaczęło. Boże, on jest z Inforu. Hajhan, mężczyzna. Dobra, to chyba Rashish Abushow. Dobra, chyba jest okej. Okay. Chyba. Pewnie coś zmaszczę, ale... No, wypadł koleś. Nie przeszkadzaj. Dobra, nic nie zmaściłam. Uff. Oh my god, dobra. Nie, już kwity nie obowiązują. Kwity nie obowiązują. Nie ma.
Już nie mam tu kwitów, wypadł, tracisz mój czas tylko niepotrzebnie, człowieku. Bzdura. No, mnie też tutaj ciężkie pieniądze wszystko kosztuje, no. Ludzie. Antegria. Imigruje do Arstoczki na zawsze. 10 grudnia. 8, 2. On jest mężczyzną? I tak na wszelki wypadek? Ja no w sumie graf medewski S3... 6, 2 to jest chyba dobrze. Pieczątka. Pieczątka jest dobra, mapa regionów, Boże, Artegria. Glorian jest dobrze. 8, 3 chyba jest dobrze. Chyba. Nie żeby na pewno. I motory za oknem. Myślanka, wiem, że potrafisz. Dzięki. Dobra, pieczątka jest zgodna. Odwiedzę syna na 6 miesięcy. Kobieta. Kromersadi. To jest dobra. 8. O, to jest niezgodne. Nie macie ważnego dokumentu, moja droga pani, synuś poczeka dłużej. Niech was piekło pochłonie. Dziękuję, bardzo mi było miło, do widzenia. O, pan z brodą, imigracja. Najpierw dokumenty sprawdzimy, to jest dobrze. Murphy Aidan, Murphy. To jest dobrze, imigracja. 10 grudnia. Tu jest 8-4, to jest mężczyzna. Jeszcze impor. Hajham. To chyba dobrze. No, wypadł pan. Ja ma i tak już zarezerwowane miejsce w piekle. Dzięki! Ale jesteście mili. Z wizytą. Zostanę tu 8 tygodni. Czy 2 miesiące to 8 tygodni? Boże. Tak. Jezu. Dobra, to się zgadza. Mapę regionów. Obristan. Obristan. Lordas. Joshua Tickles. To chyba jest ok. 8-3. 15 grudnia. No dobrze. Chyba. Ja już niczego nie jestem pewna. O, wiedziałam, że to jest... Nazwisko! O, dziadziuś przyszedł! O! Tak, dziadziuś ma bardzo oryginalny ten paszport. Możemy go zapytać o to w sumie. Też to siermiężna podróbka, nie paszport. Jak to? Guzik, prawda? Dobra, wpuścimy cię, dziadek, bo cię lubię. Dostanę za to... O, dostałam coś od niego. Tak. To jest taka pieczęć, za to się dostawało też jakieś, no... jak to się nazywało? Osiągnięcia. Aha, bo ty jesteś z Arstoczki. Jesteś mężczyzną... coś tam... Wiedziałam, że coś nie działa. Tak jak trzeba. Nic mi o tym nie wiadomo. Mi też. Do widzenia. Już nie mogę sobie pozwolić na błędy. Tak, mamy token. Dziadek z oryginalnym paszportem. Dziadek zawsze najlepszy. Z imporu. Tranzyt. Pozostanę przez kilka dni. Okej, okay. Aleksandra Haracz.
Kobieta, impor. Dobra, już mamy koniec, więc teraz możemy się nie spieszyć z imporu. Hajham. 8-4, to jest 17 grudnia. To jest chyba ok. Wydaje się być dobrze. Chyba. Czy to kiedykolwiek ktoś z arstoczki się wysadził? Nie wiem. Wygląda na to, że was syn choruje. Ojej, znowu syn choruje. Nikt inny, tylko syn. Dzień czwarty. I znowu na leki trzeba oddawać, ja nie wiem. Może wykończymy syna. Będziemy mniej płacić. Ostatnie ostrzeżenie, jeszcze jeden błąd i może zabraknie kasy na leki dla teściowy. Okej. No, syn miernota. Zdecydowanie powinniśmy go zostawić gdzieś na poboczu. Bo ja gram na dodatku ułatwieniowym, pewnie dlatego. Syn udaje, żeby nie pójść do szkoły. No, oczywiście. Republia ściga celebryta mordercę. O nie, Vince Lestrade. To przypomina Lestrange z tego. Z Harry'ego Pottera. Z kraju ślad po nim zaginął. Kim jest Vince Lestrade? Zabił dziewczynę z zazdrości? Nie, miała za dużo pieniędzy. Widzę, że jest jeszcze jeden motyw z 60 sekund. Pragnienie, głód, zimno, choroba psychiczna. Tak, ekonomiczna Ania. Dobra, let's go. 27 listopada, 8-2. Inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymywania, przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje Arstocka! Dobra, czyli mniej więcej zostało to samo chyba. Muszą mieć dowód osobisty, a cudzoziemcy muszą mieć zgodę na wjazd. Wszystkie dokumenty zgodne i petenci muszą mieć paszport. Dobra, let's go. Z Antegri. Odwiedzam moich krewnych. Kilka miesięcy, okej. Okay. 12 grudnia. Alex Ritenoir. O, to się nie zgadza chyba. Sprawdźcie jeszcze raz. Areszt! Tak! Wam do aresztu! Odmówcie mi wizy i pójdę z... Nie pójdziesz sobie. Areszt! Yeah! Jestem taka super. Dobra, cel podróży. Jadę tranzytem. Przez kilka tygodni, no to w sumie się zgadza. Ale to się chyba nie zgadza. Wcześniej było mi nie po drodze. Na ciebie nie mogę aresztować, buu. Co za lipa. Nie, taka zła. Ja zawsze. Mam sobie pierwiastek zła. O, Vince Lestrade! Ej! Ej, ej, ej. My go musimy zatrzymać, tylko nie wiem jak. Co ty powiedziałeś? Tranzyt 2 dni, 21. Jak ja mam cię zatrzymać? Boże. Ty jesteś z Republii. Ej, on wszystko ma zgodne. Mam go zatrzymywać, czy nie? Porównaj z pisem w gazecie? Ja nie wiem, gdzie są te wpisy z gazet. To
tu? Czekajcie, nie to. To. No, kurde, chcę to i to. O! Ja jej nie zabiłem, zostałem wyrobiony! Nie wierzcie w republikańskie kłamstwa! Przepuśćcie mnie! Nie! Wam do aresztu! Ha, ha! Co robicie? Tak, won. Zatrzymaj spal na stosie. Okej. Okay. Cel podróży, praca. Ile miesięcy? 90 dni. No to się zgadza. Nolan Berniol. Boże, jakie nazwisko. Ej, on jest kobietą? Chłe, chłe. A skąd to pytanie? Do widzenia, jak jest pan kobietą. jakie ładne włoski ma. Sean Callum. To nie jest mój wybór, nienawidzę tego kraju, jestem tu przejazdem. Tylko dwa dni. Callum Show. To się zgadza, 22 grudnia, tu jest 8-3, ty masz Zjednoczoną Federację, Corista City. Aha, i jeszcze MPL, wszystko się zgadza. Tak mi się wydaje. Boże, jeszcze westchnął. Won cenzur. Nie wpuszczamy transwestytu. No. Niestety. Czy to zdjęcie? Zamierzam pracować. Przez pół roku. No dobra, ale to zdjęcie jest twoje, bo tak trochę nie wygląda. Czas nie oprzeć się ze mną łaskami. O! Odciski palców! Możemy odciskać palce. Od razu sprawdzę, bo ja nigdy nie jestem tego pewna. Okej. Okay. Dobra, czyli jak dane zgodne, no to... No, patrzcie. Takie buty, no. Tak mu się wygląd zmienił. Sportakus? Okej. Okay. Kolegia. Ale ty musisz mieć ten... Moja droga, tutaj widzę. Tak, pewnie. Nie, nie potrzebujesz, jeśli nie chcesz przejść. Do widzenia. Też mi się nie widzi, żeby ktoś aż tak się zmienił. No mnie też nie, no ale zgodność z odciskami palców była. No to nic nie mogę zrobić. Piękny dzień, przyjacielu. Matko. Ale... Jak ja mam teraz... No bo on mi nie powiedział, jaki jest cel podróży. Dobra, może gdzie indziej znajdę błąd. Antegria. Glorian, mężczyzna, Wostok, Piotr. 26 grudnia. Dobra, nie wiem, pewnie dostanę coś. Bądźcie z głaskawi dla mojej żony, jest już za mną. Chłe, 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 nie będę. Kliknij na tą całą niebieską karteczkę. Aha, dobra, to już nieważne. Tak, twój mąż przeszedł, ty nie przejdziesz. Tfu, tu i tu. Proszę, błagam was. Zabiją mnie, jeśli wrócę do Antegrii. Dobra, mam miękkie serce, właśnie. O, dostałam kolejny token. Ale ja już zdobywałam te wszystkie żetony. Wydaje mi się, że ten też już miałam. Ale spoko.
syn choroba. Ale przynajmniej nie jest głodny. Trudno takie rzeczy. Nie leczymy syna. Ulepszenie stanowiska, o tak. Jedzenie, ogrzewanie możemy wyłączyć. Czyż mi wzrósł? Aha, bo to przez to pewnie. Nie, chociaż nie wiem. 8 ludzi tylko przerobiliśmy. Ja nie wiem. Co ona trzyma w ustach? Ja bezduszna, no co wy. Tak, syn ciągle chory. Coraz trudniej o pracę. Imigranci zabierają miejscowym zatrudnienie. O nie, nie wpuszczajmy ich do kraju. Vince Lestrade wpadł w grę z nim. Biegacz już nie ucieknie. Haha. Ha. To byłam ja, bohaterka narodowa. Ha. Spacją dochodzenie to było? Okej. Okay. Znaczy, pewnie mi o tym jeszcze powiedzą, ale... Ministerstwo Pracy wdrożyło specjalny program nadzoru nad zatrudnieniem cudzoziemców. Podróżni chcący podjąć pracę muszą posiadać ważne zezwolenie na pracę. Niech żyje arstoczka. To jednak mi nie powiedzieli o tym. Mieć zezwolenie... Stanowisko pracy. A, faktycznie, spacja, tryb dochodzenia. Dobra, tryb dochodzenia tylko. Dobra, to lecimy. Zrobią ci pomnik. No, na pewno. Oh my god, ile papierów. Przyjeżdżam do pracy. Zostanę tu pół roku. Finanse. Antonia Islakowa. Dobra, oni zazwyczaj mają dobre dokumenty na samym początku, więc... Ryzyk fizyk. Tu już będzie gorzej. Z Oblistanu zamierzam pracować. Długość pobytu pół roku. No nie, znowu dostajemy jakieś różowe coś tam. Praca 6 miesięcy, 13 grudnia. Catering Naomi Talisakowa, kobieta. To się zgadza. Ona jest z Oblistanu. Lorndas i dokumenty. To się zgadza. Zezwolenie na pracę. Chyba też się zgadza. 8-3, 8-4, dobre. Miejmy nadzieję, że jest okej. Okay. Boże, tyle tych dokumentów już. Pomóż mi, proszę. Niejaki Dari Ludum obiecał siostrze dobrą pracę w Arstowce. Nie ufam, bo boję się, że weźmie mój paszport i zmusi do pracy. Niejaki Dari Ludum. Aha, dobra. Odwiedziny na 3 miesiące. Nie zgadza się długość pobytu, tylko oczywiście zastanówki. Nie wiem, jak już się... True Glorian... Osiem, trzy... Tak, te panienki są dobre. Zamierzam pracować. No jak żeby inaczej? I musisz mi tu więcej papierów przynosić. Dziękuję bardzo. Dbasz o moją... Nikita? Nikita? To jest... Okej. Okay. Hans Imporu. Albo dobra, najpierw to sprawdzę. MPL. To się zgadza. Mapa regionów. Szybko import.
Singapur. Tajhan, dobra, powinnam to już pamiętać. 8-4, 8-3, 12 grudnia, dobra. Nikita, o Boże. Zjednoczona Federacja odwiedza krewnych. Przynajmniej nie ma dużo dokumentów. Jessica, Windy, Singleton z Zjednoczonej Federacji. Zjednoczona Federacja, Singleton się zgadza. Tranzyt 14 dni. Nigdy nie wiem, czy powinnam zatwierdzać tych ludzi, którzy podają złe informacje. Ale nic się nie pojawia, więc chyba dobrze. Dobra, jesteś z Imporu. Tranzyt. 2 dni. Rostowa Sonia. 24 grudnia, 8-2. To 8-3. MPL i Skal z Imporu. O, tutaj się nie zgadza. Nic mi o tym nie wiadomo. Areszt! Tak! Aresztować ją! No. Czuję, że spełniłam obywatelski obowiązek. Muszę pamiętać o tym Dari Ludum w ogóle. A to pewnie ten. Dobra, ciebie nie przepuszczam. Albo nie, czekajcie, może będę w stanie wykryć coś. Wydaje mi się, że nie. Dobra. Won, nie przechodzisz. Tak, zaraz będziemy ogólnie kończyć live'a. Tylko chciałabym ten dzień skończyć, żeby tak, wiecie, nie zostawiać tego. A gdzie twoja paszporta? Gdzie twoja paszporta? Zabrali mi paszport. To won! Jak ci zabrali paszport? Dobra, to już sobie mogę tu schować. Mam tutaj pracę z kolegi. Ile? Dwa miesiące, zachodnie Grestin. Dokumenty, zgoda na wjazd jest. MP, to się zgadza. 8-4, może 8-3. Kobieta. Dobra, chyba się zgadza. Chyba. Boże, za dużo już tych dokumentów. Ale w sumie idzie mi całkiem nieźle. Muszę przyznać. Przejeżdżam tranzytem. No przynajmniej nie masz dla mnie wizy z pracowej. 14 dni, Rames. Tak trochę z... Nie! Znowu atak terrorystyczny! Za kolechię! Kabum! No bo to Alfons był! Dzień pracy skrócony. Oczywiście atak terrorystyczny jakiś tam, ja nie wiem. Tak, będzie następna gra teraz. Właśnie kończymy. Ogólnie wam zasłania kamerka, ale tu jest jeszcze wujek na dole. Tutaj pod testową, tak swoją drogą. I już nie ma kolejki. No, trzeba było nie wpuszczać. Nie wiedziałam, że ma bombę. Teraz będziemy mieli skaner ogólnie. Ale to już chyba kiedy indziej.
Dobra. Leki dla syna odmawiamy, czynsz płacimy i reszta może być. Dobra. Czy ja mogę skończyć? O, dobra. Tak, Allahu Akbar. Okej, dobra. Kończymy na dzisiaj z Papers, Please. Jeśli będziecie mieli ochotę kiedyś znowu, to może się oczywiście pojawić ponownie. Dajcie znać w komentarzach na YouTubie najlepiej. I jak kiedyś pojawi się jeszcze ankieta, to pewnie też będę, także... Dobra. Także druga gra, która była w dzisiejszym zestawieniu, to Bioshock. Także zapraszam za jakieś 5-10 minut. Przełączymy grę i wracamy.